Mam na imię Jakub Sorota, pochodzę z Wyskitnej, to jest mała miejscowość nieopodal Nowego Sącza. Mój pseudonim Kajfasz znalazł się od tego, że tak nazywali mojego tatę, a z tego co wiem, to nazywali go tak, bo my się śmiali tam kiedyś, że najpierw zdjęli diabła z kościoła, a potem mój tata się wyprowadził ze wsi, no i tak to jakoś poszło. No. I tam jego koledzy gdzieś tam do mnie mówili młody Kajfasz, no i tak się przyjęło i zostało Kajfasz. Wiadomo, jak byłem trochę młodszy, to waliło w dekiel, no nie, jeździło się po imprezach, to nie jeździło się po to, żeby się pobawić na imprezie, tylko żeby komuś zajebać w ryj. No, ale potem już z czasem, kiedy zaczęło się mnożyć problemy, to zacząłem odbiegać od czegoś takiego. Nie mam jakiegoś ulicznego rekordu, bo ja kurwa nie wiem, jest coś takiego w ogóle jak uliczny rekord, dla mnie to śmieszne. W ogóle nieraz dostałem w łeb, nieraz wygrałem, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Wiadomo, że na kozaka zawsze przypada dwóch. W moim życiu nie ma osób jakichś przypadkowych, trzecich. A jeśli one się pojawiały, to szybko odchodzą. Raczej mam okrojone grono znajomych, czy nawet przyjaciół, bo przyjaciół w sumie jest kilku, ale mam na pewno taką grupę, gdzie tam dużo sobie mówimy i tam nie ma wpuszczania jakichś tam osób trzecich, czy z tego względu, że wiecie, jak jest w dzisiejszym świecie. Ja powiem ci to tak, no nie, bo ogólnie w moim życiu był taki etap, gdzie kurwa mocno wyjebałem mordą o ziemię, no nie, tam się pojawiły narkotyki, gdzieś się mocno pogubiłem i ogólnie wiesz co, wtedy naprawdę zobaczyłem, kto tak naprawdę przy mnie został i była to garstka ludzi, no nie, a teraz właśnie tak jak mówisz, stałem się troszkę bardziej sławny i ogólnie wiesz, dużo ludzi, którzy wcześniej gdzieś tam za moimi plecami szydziło ze mnie, teraz wiesz, o Kuba, zajebiście, bijesz się w grądzie, gratuluję, wiesz, a z tego miejsca chuj w dupę wszystkim, nie, tak wam powiem szczerze. Bo ja wiem, kto jest naprawdę szczęśliwy z tego, że coś mi wyszło w życiu, a wiem, to tak naprawdę cieszy się, a tak naprawdę liczy tylko, żeby mi się coś noga podwinęła. No ja takich kurw nie lubię, wiesz. Ten tatuaż to jest znak chuliganki na całym świecie. Wytatuowałem go z tego względu, bo uważam się za niego, bo gdzieś tam w mojej małej miejscowości ja byłem prekursorem chuligaństwa. Niestety w naszej wiosce jest za mało ludzi, mojego pokroju, za mało jest ludzi charakternych, więc tam teraz fala hejtu widziałem tam w internecie, że coś tam, że kibic Wisły. Ja ogólnie od zawsze mówiłem, że mi, jeśli chodzi do klubów ekstraklasowych, do Wisły Kraków jest najbliżej i jeżdżę na Wisłę i ogólnie i się tego nie wstydzę i ogólnie nikt się nie martwi, ja będę tu walczył tylko na gołe łapy, nie będę wyciągał żadnych noży, bo ja biję się honorowo. Na gromadę to było trochę śmieszne, bo tam gdzieś chłopaki mi gadali, żebym się zgłaszał i w ogóle już tam mnie tam cisnęli dość mocno. A ja im mówię, czy tam się chłopie biją kurwa dłużej, w ogóle ja ważę 70-85 kilo, 79, i mówię, ale kurwa w sumie jesteś wariatem i mówią idź, no nie, a w sumie nikomu nie mówiłem i wypełniłem ten formularz i ogólnie wysłałem go i kurde po 5 dniach właśnie byłem u mamy i zadzwonił Paweł do mnie i przedstawił się, a ja 3 razy go zapytałem, czy mówi prawdę, czy nie kłamie gdzieś tam, bo tam nie dowierzałem, nie, bo to tam jest spełnienie moich marzeń. W momencie, kiedy wylosowałem Savage'a, popatrzyłem na niego i tak sobie pomyślałem, będzie dobra napierdalanka, bo wiadomo, że ja ogólnie teraz staram się jak najbardziej podciągać na w elemencie sportowym, tak, bo charakter, no nie wiem kto tam chce uważać, co sobie uważa, ale moim zdaniem charakter do walki mam i teraz tylko szlifuję umiejętności. Właśnie tu jest to, że słyszałem swoich bliskich z trybun, braci swoich, którzy mówią wstawaj, walcz i to daje takiego kopa, że sobie nie wyobrażacie. Jak ja naprawdę już byłem wypompowany już tam po tym chyba tym knockdownie, gdzie tam łuk brwiowy mi się otwarł, no już tak serio pomyślałem sobie, że kurde, że już kurwa ciężko będzie cokolwiek działać w tej walce, no nie, ale tam gdzieś kolegę usłyszałem, no brata. Kurwa, Kuba, wstawaj, no nie? No to no od razu proca na równe nogi, no i co? No i wstałem i poszedłem się bić dalej. No i teraz będzie tak samo, nie? To wam mogę zagwarantować, że będę się bił, kurwa, do końca. Ja jak tu przyjechałem, pierwszy raz od razu zobaczyłem ten szacunek tutaj, wiecie, bo jak ja oglądam te friki i ogólnie te to normalnie to mam bekę z tego taką, bo oni tak samo jak moje, są zakwaterowani w jednym hotelu. Tu ze sobą na hotelach gadają, więc przychodzi konferencja, oni pierdolą do siebie, chcą się zabijać i w ogóle co taki cfel może kurwa mieć do powiedzenia, jak on może mnie nazwać frajerem, jak on pewnie doskonale nawet do końca nie wie co to słowo znaczy. Tak samo świat zasad, no nie, no to ja tu nie będę napominał, ale zobaczcie na świat zasad Denisa Załęckiego, no i co ja mam tu więcej powiedzieć, też kreował się na chuligana, no i co? Nie, tylko trochę współczuję jego tacie, nie, bo crazy, naprawdę.
reprezentuje i sportowy poziom, i intelektualny, a Denisowi jednego drugiego brakuje. Bo walka to przede wszystkim jest szacunek dla drugiej osoby, która też w poświęceniu przygotowuje się do, po to, żeby wejść na kilka minut do ringu i zostawić tam całe serducho. Z kimś takim mógłbym wyjść do takiej walki, ale na pewno nie po to, żeby to było nakręcane jakimiś koperkowymi aferkami, czy nie. To nie dla mnie. Teraz zasady życiowe, jak i w życiu, na pewno staram się nie krzywdzić drugiego człowieka bez powodu. Bo wiadomo, że jak ktoś na przykład nastąpi na odcisk mojej rodzinie czy tam bliskim, no to ja tam nie mam jakichś skrupułów, no nie, ale na przykład jak teraz widzę jakąś starszą panią, która niesie zakupy, to staram się jej pomóc, staram się zrobić jakiś dobry uczynek po prostu, bo już w tym życiu nabroiłem trochę, no nie, i nie wiem, to jakoś tak próbuję to odpokutować, czyli mój stosunek, staram się być lepszym człowiekiem, idę w sport, też mówię młodzieży, którą zacząłem teraz prowadzić też treningi boksu. I też mówię każdemu młodemu chłopakowi, że teraz jest taki świat, że to jest chwila i cię nie ma. I wpadasz w wir, z którego ciężko wyjść potem. A tutaj jak przychodzisz na salkę, to masz szansę się wybić, masz szansę i potem zarobić jakieś pieniądze. I... Wiesz co, miałem taką sytuację, wiesz, że też pojechaliśmy tam, mój kolega miał się tam mieć solówkę. Pojechaliśmy jako młode chłopaki, bo tam 17-18 lat, pojechaliśmy tam w wioskę sąsiednią. No i wiesz, my gówniarze coś tam poćwiczyliśmy, wylecieliśmy w koniarkach, patrzymy, a tam 6 chłopa, ale starsze chłopy były, no nie, plus 25 ogólnie. No i wiesz, zamiast się chłopaki bić na solówce, zaczęli rozmawiać, a my nie u siebie na wiosce, zaraz patrzymy, tu jest ich już 8, tam jest ich 12. No i w pewnym momencie, kurde, któryś z moich znajomych dostał w pysk po prostu, no nie, dostał w łeb. No i kurwa, wszyscy się zawinęli, a ja kurwa zostałem. No i tam dostałem taki chyba najmocniejszy wpierdol w życiu, nie? Tam już kurwa, myślałem, że już będzie ciężko, że będę se kopał kurwa dołek. Ale się okazało, że jednak chłopaki zachowali się honorowo, bo zapytali mnie, no i gdzie masz kurwa swoich kolegów? A ja mówię, no nie ma ich, no. No i już i żadnego z nich nie ma w moim życiu, żadnego. Po tej sytuacji... Pokazało mi, co jest pięć, odbiłem w ogóle od tych wszystkich frajerów, którzy tam pojechali i cieszę się, że to zrobiłem. Tyle. Jedyne, co mogę wam zagwarantować, to, że na pewno będą emocje, na pewno nie odpuszczę i będę walczył do końca. To mogę zagwarantować. To jest sport, nie mogę zagwarantować, że wygram, będę robił wszystko, żeby wygrać. Mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać. Mam nadzieję, że moje ręce powędrują do góry. Gromda 14. Prawo ulicy. Krwawy piątek. Na żywo w pay-per-view na gromda.tv.